Hello, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Bzdurnych Simsów. Hello! Na wstępie chciałbym powiedzieć, że eksperymentuję znowu z datami publikacji tego wszystkiego, więc teraz zobaczycie to w tygodniu, a nie w weekendy. No, wydaje mi się, że tak będzie lepiej. Ale we will see. Dajcie znać w komentarzu, czy wolicie, nie wiem, w weekend jak się pojawiają filmy, czy jak się pojawiają w tygodniu, jakoś tak. Ja się dostosuję do was. Moi drodzy, mówi tutaj Tobiasz z przyszłości, Tobiasz montujący. Nazwiemy ten odcinek odcinkiem specjalnym, bo jest mały problem, mianowicie coś się zepsuło z nagraniem i bardzo jakby klatkuje, tak dziwnie klatkuje, więc nie chciałem się tego odcinka pozbywać, bo naprawdę działo się bardzo dużo, to zobaczycie swoją drogą, bo wyciąłem jakby te momenty, które są najbardziej jakby kluczowe w całym tym odcinku. Odcinek basically trwałby około godziny, bo naprawdę działo się masa ciekawych rzeczy, ale wyciąłem te najbardziej ciekawe, bo wiem, że niektórym może nie pasować takie cięcie się i mi też to bardzo nie pasuje, tak więc jeżeli macie jakąś, nie wiem jak to wpłynie na osoby z epilepsją, więc z góry ostrzegam, że jeżeli ktoś ma epilepsję, to jeżeli zaczniecie się czuć źle, to totalnie wyłączcie ten odcinek. Ja nie będę miał wam nic za złe, naprawdę. Mam nadzieję, że tak, w takiej formie też będzie ok. We will see. Zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, żeby dbać o swoje zdrówko. Buziole, miłego oglądania i zobaczcie, co się tam odpierdzieliło, bo to jest... Naprawdę. I moi drodzy, ja witam was w widoku mapy, bo słuchajcie, zepsuło mi się sound majszczu, no. Ja chciałem jakby przeprowadzić naszą familię, durną familię gdzieś i mój bardzo dobry znajomy zbudował fajną parcelę tutaj właśnie. Ale za każdym razem jak ją podmieniam, to wywala mi grę. W sensie jakby nie mogę załadować w ogóle żadnej parceli, więc tak tylko informacyjnie, że możliwe, że będziemy musieli jakby zrestartować wszystko. W sensie jakby rodzina zostaje, jakby come on, ale zrestartują się wszystkie tutaj jakieś relacje. Co ty gryziesz? Przepraszam bardzo. No. A ty to Mio. Ty się z nią nie lubisz. Ajajaj. Powysyłajmy jej kilka SMS-ów. Może to spowoduje, że będziemy się bardziej lubić? Chyba niekoniecznie. Wiecie, chyba niekoniecznie. Nie wiem, czy ja chcę kolejną Simkę uśmiercać jako rywalkę. Tak to be honest. No nie wiem, co możemy zrobić naprawdę. Może faktycznie jej się pozbędziemy znowu? Trochę będziemy mieć za uszami. Tutaj. To już będzie druga śmierć spowodowana naszymi rękami tej rodziny. No cóż. Takie jest życie, moi drodzy. Takie jest życie. Postawmy basen. Niech to będzie taki basen. I zaraz ją zaprosimy. Pod pretekstem święta zbiorów oczywiście, no jakby come on. Marianna? Okej. Okay. Dobra, stop it. Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. Oby przyszła w ogóle, oby się zdecydowała przyjść. Mam taką nadzieję, taką bardzo ogromną nadzieję, że to przyjdziesz. Mio Ogawa będzie tu zaraz. O i jest, ależ prędko przybyłaś. Moja droga, prędko przybyłaś. Ale my możemy ją przecież... Chodź, zaproś ją do środka. Zacznij z nią rozmawiać po prostu. Przyjazne, wesołe zapoznanie, bo wy się w ogóle nie znacie, nie? To jest najśmieszniejsze, tak pełnoprawnie. Wy się znacie tylko z pracy. Wam się już to wyrównało, więc... chodź, działania, dodaj do grupy i... Chodź, może powiedz jej, że nie wiem... Pokażesz jej roślinki? I jakby tu ją skidnapujesz, porwiesz... Stara. Chono tu. No, zapraszam. Dobra. I teraz co? Może live z drama? Nie. Bullying. Dobra. Weźmy ją, porwijmy do tego. Ja chcę to zobaczyć w ogóle. Nie,
Nie, słuchajcie, nie dość, że my ją porywamy, to jeszcze jest ten złodziej tutaj. Call the police. Dobra, ja nie wiem, co się stało, bo to się jakoś tak... Kamera się przybliżyła. Dwie dramatyczne sytuacje naraz się dzieją. Ja się stresuję, ja się zacząłem stresować. O nie, i my ją tutaj... I co ty... Czemu my nią gramy w ogóle? Marianna, przynieś tutaj simkę o imieniu Marianna. Ty powiedz... Ona jakoś kuleje. Dobra, nie, Marianna, ty bądź tam z tyłu. Niech ona. Niech ona próbuje iść. Tak naprawdę. Możemy. O, dajesz. Dostaliśmy pieniądze, 5000, ale. Możemy się z nią trochę pobawić. My jakby też możemy nią tutaj... Możemy nią coś robić, ale nie chcę nią jakby nic robić, bo... Wido! Ja nie chciałem! Ona zaraz będzie morderczynią seryjną, nie? O! Weź brainwash. Draxim może... Okej, ale nie możemy jej jakby... Faktycznie nic zrobić. Czekajcie, a możemy coś zrobić z tą rodziną? Demand money payment. Dobra, weź... Zażyćmy sobie więcej pieniędzy, I guess. Halo. Gdzie kasa? 25 tysięcy! Aha, nie ma żadnego złodzieja. No to cool. Bardzo fajnie. Weź zaproś do spędzania czasu na tej parceli. Ty ją po prostu zamordujesz tutaj. Nie ma ochoty przyjść? Tam zaraz przyjdziemy, kuźwa. My zaraz przyjdziemy do ciebie. Gdzie ty mieszkasz? Czy my chcemy się bawić w morderców? Czy my chcemy? Ona jest homeless. Ona nie ma domu i my ją jeszcze mordujemy. It is what it is. Tylko ja jej potrzebuję. Potrzebuję ją znaleźć. Hello. O, przyszłaś. Przyszła z nami. Jest i ona. Hello, moja droga. To jest w sumie takie w miarę lejtowe, że damy to jabłko. A ty zjesz to jabłko? Je to jabłko. Dobra. Pani morderczyni, jesteś bardzo pewna siebie. I don't know why, ale okej. Damn! Jak to wygląda w ogóle? No, że tak powiem, it is what it is. Na to chyba cenzurę założę. Mroczny się zajmie tym wszystkim. Zobacz, co się dzieje. Nie potrzebujesz patrzeć, co się dzieje. Jakby... Widziałaś, co się stało. O. No tak. O, koniec rywalizacji w miejscu pracy. No cóż. Cóż, że tak powiem. O, i Peter zaczął kryzys wieku średniego. No i świetnie. Ale Marianna, na pewno. Musisz przygotować tort, moja droga. Przygotuj ciasto czekoladowe. Już buzujesz, i ja też już buzuję, no, czyli gramy z czasem tak naprawdę, jeżeli chodzi o te urodziny i ten tort. Bo nie chyba wczoraj powinien mieć te urodziny, ale mi się zapomniało. Na podłodze, jasne, no, pierdzielnij na podłogę ten tort. No. Jej, zdmuchnąłeś świeczki. Humpelbarfna, czy coś takiego. Niech będzie smakosz, ale jeżeli chodzi o aspiracje, to ja wiem, co ja chcę mu dać. Ja chcę, żeby on był aktorem, ale nie pamiętam, gdzie to jest. Kreatywność? Mistrz aktorstwa. No. Dobra, i ty będziesz dzieckiem w ogóle, moja droga. Wow, szok.
Tak, ten czas szybko leci. Dobra, to teraz zrobimy trzy. Raz, dwa, trzy. Znawca sztuki. No dobra, może być. To w takim razie możemy zrobić fenomen artystyczny. O, chyba się coś zobaczyło, chyba jakiś custom content tu jest. Ty możesz ocenić pracę domową. A wy możecie romansować w końcu. A ty dalej jesteś zażenowany. Nagła zmiana nastroju. Czekajcie, bo ja się nie upewniłem, czy on dorósł bez trądziku. Tak, dorósł bez trądziku, to dobrze. Nie wiem, czy... Co to ma oznaczyć? No to jest chyba żart. Ewidentnie gra nie chce Leona. Pragnę wam przypomnieć, że to jest drugi raz, gdy Leon umiera. Marianna, nie, no ja pierdzielę, nie. Może siostra może pobłagać. Nie przyzwyczaiłem się, że ona tak wygląda, tak swoją drogą. Świetnie, jarmark w Finchwick, no. Totalnie tego potrzebuję. Proś o życie, proś o życie. Proś o życie, proś o życie. Nie, nie, zostaw tą swoją kosę. Udało się? Leon został przywrócony do życia. No i co? I co ty robisz? Będzie Slay czy... Będzie Slay! Jest Slay! Patrzcie to! O my gie. Dobra, weźcie, ukryj się przed wszystkimi. Ale nie wiem, czy zauważyliście, że on zdążył. Mroczny kosiarz zdąży go przewrócić do życia, a on dalej znowu stwierdzi, że umrze. Usuwam mu to. Usuwam mu to i teraz Marianna proś o życie, bo to jest... Ponura? Ponura? Nie, nie. Leon został przywrócony do życia ponownie. Kidnapper! Nie! Ja was proszę, nie! Ja może robię screena tego momentu, bo to jest przecież hit. Dobra, Leon zostaje przywrócony do życia po raz trzeci. Po raz trzeci Leon dostaje do trzech razy sztuka, jak to się mówi. Paranoik? Co nie? No przecież! Życie nienawidzi Leona, naprawdę życie nienawidzi Leona, no przecież... No i on zostaje porwany teraz. Nie, weź... No nie, no to jest żart jakiś, nie? To jest jeden wielki żart. Co? Jak to Leon bzdura nie ży... Nie roz... Nie, mm-mm. O, report kidnapping. Nie no, dobra, to chyba jakiś błąd po prostu, że ten... Że jakby no, porwali go. Mam nadzieję, mam taką nadzieję. Check on Leon. Check on him. Sprawdź, co się z nim dzieje. Słuchajcie, no przy okazji, skoro już jestem, to jakby... To się porozglądam, tak? Co tutaj jest? No jakby, come on. Nie no, dobra, nie. Płacimy 25 tysięcy, czy nie? No musimy chyba, no nie? Peter, co ty robisz? Aha, oni się biją w ogóle. No musimy im chyba zapłacić, nie? No dobra, zapłaćmy im. Dobra, zapłać im. No przecież... Gorzej, jak nas oszukają. Czy on go postrzelił? Ej, bo on ma... Peter ma w ogóle... Peter umiera! Peter umiera, słuchajcie, bo on ma tą... Dobra, bardzo się cieszę, że jakby... To już chyba nie nasza sprawka. Może pójdźmy może z tobą? Albo nie, dobra, bo to się badży. A ja nie pozwolę na to, żeby się to zbadżyło znowu. Właśnie, bo ty też idziesz do szpitala? Musisz pójść do szpitala po coś? Ty chyba nie musisz. O, no to one niedługo się ten... To weź prysznic. Ja się naprawdę nie spodziewałem tego wszystkiego, co się właśnie wydarzyło. Super. Peter będzie żył. Fajnie. Tak więc, moi drodzy, wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Ja nawet nie wiem, co ja mam myśleć o tym odcinku, naprawdę. I co? To byłoby na tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. W tym odcinku działo się za dużo aż. Ja nawet nie wiem, jak to podsumować, jak się pożegnać. Jakby, moi drodzy, chcę wam przypomnieć, że dalej możecie użyć kodu Sims Week na stronie EA App, na aplikacji EA App, albo na stronie thesims.com, żeby kupić pakiet. A dzięki temu ja dostaję mały, malusieńki procent od waszego zakupu. A teraz obecnie
Słuchajcie, trwa promocja, gdzie pakiety akcesoriów kosztują 29 zł, pakiety rozgrywki 49, a dodatki nawet są przecenione o 60%, więc koniecznie zajrzyjcie tam i będzie mi bardzo miło, jeżeli wesprzecie mnie takim drobną rzeczą tak naprawdę. Wy, nie wiem, kupując, po prostu wpiszecie kod i tyle, i ja dostaję z tego mały procent. Ale nie będę ukrywał, że bardzo fajnie mi się grało, bo coś się działo ciekawego w tych Simsach. Tak więc to byłoby na tyle. Buziole dla was. Jeżeli materiał wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeśli kanał wam się spodobał, to zasubskrybujcie, aby być z filmami na bieżąco. I oczywiście kliknijcie dzwoneczek, wtedy będziecie dostawać powiadomienia. Zapraszam was na moje social media, które są podane w opisie, szczególnie na TikToka. I co? To byłoby na tyle. Do następnego. Bajo!